Czeski epizod w życiu Maryli Rodowicz pozostaje mało znany, ale nad Wełtawą do dzisiaj uważają ją za pierwszą żonę tamtejszego menadżera muzycznego Franciszka Janeczka. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj czeski epizod w życiu Maryli Rodowicz, czyli wydarzenia z czasów słynnej Małgośki i pierwszych triumfów na festiwalu w Sopocie. Katarzyna Łuczyńska, autorka powieści obyczajowej Grzeszna i Święta, w której znajdziecie wiele odniesień do czasów PRL. Gdy Maryla poznała Franciszka Janeczka, był menadżerem czeskiej grupy The Rebels, która grała standardy zachodnich twórców. Standardy rockowe oczywiście. Maryla od razu zwróciła na niego uwagę, gdyż Janeczek był bardzo przystojny, wysoki, a do tego palił tylko i wyłącznie zachodnie papierosy. Tak, a na basie w tej czeskiej grupie grał Jiří Korn, znany później z kariery solowej. No, Maryla wtedy też śpiewała folkowe protest-songi, które jakoś dziwnie przypominały twórczość Boba Dylana. Tak, to były inne czasy. Nawet do krajów socjalistycznych docierała ideologia hipisowska. A Janeczek był starszy od Maryli o rok, która wówczas nie miała 25 lat i zaproponował jej, żeby wyruszyła z nim w trasę po Polsce i Czechach. Franciszek miał za sobą bogatą przeszłość. Studiował biologię i chemię, by potem uzyskać doktorat z prawa. Zapałał jednak miłością do muzyki rockowej i został bardzo znanym menadżerem. Szybko też stał się partnerem życiowym Rodowicz. Tak, a Maryla bardzo szybko nauczyła się języka i niebawem zaczęła prowadzić konferansjerkę po czesku. Przeniosła się nawet na stałe do Pragi, ale problemem wciąż pozostawał brak własnego mieszkania. Tak, socjalistyczna gospodarka i braki lokalowe. Przez pewien czas mieszkali w domu kultury, właściwie koczywali, gdzie ojciec Janeczka był stróżem nocnym. Dużo czasu spędzali w trasach koncertowych, a wtedy nocowali w hotelach. Wreszcie Janeczek kupił działkę i razem z Marylą rozpoczęli budowę domu. Czeski menedżer miał jednak dość oryginalne pomysły na sfinansowanie inwestycji. Tak, wprowadził coś na kształt pańszczyzny i muzycy, który był menedżerem, musieli u niego pracować na budowie. Maryla też. Oczywiście nic im nie płacił i twierdził, że wystarczy, że robi z nich gwiazdy. A jak myślisz, wpłynęło to na zerwanie ich znajomości? Być może, ale myślę, że zadecydowały jednak sprawy typowo muzyczne. Franciszek chciał, by Maryla została wokalistką jego nowego projektu, a ona stawiała na karierę solową. Ale nigdy nie zaniedbywała rynku polskiego. Chociaż w Pradze ukazywały się jej płyty w języku czeskim, to z powodzeniem przecież zdobywała nagrody w Opolu i wydawała płyty na rynku polskim. Pojawiała się też na wszelkiego rodzaju festiwalach w Europie Wschodniej. Bratysława, Rostock, Split, Słoneczny Brzeg. Związek z Janeczkiem coraz bardziej jej ciążył i chętnie wymykała się do Warszawy. Wreszcie poznała fotografa Krzysztofa Gierałtowskiego i zamieszkała z nim w jego kawalerce. Po kilku tygodniach jednak miała już dosyć nowego amanta i postanowiła z nim zerwać. Gierałtowski nie przyjął tego do wiadomości, podobnie zresztą jak i Janeczek. Obaj panowie mieli się na niej zemścić w czasie festiwalu w Sopocie, który niebawem się rozpoczynał. Tak, Gierałtowski zabronił innym fotografom robić zdjęcia Maryli Rodowicz. Z tego powodu właśnie pokłócili się w sopockim Grand Hotelu. Znana jest historia, jak Maryla Rodowicz z tego właśnie powodu wybiegła w nocy z pokoju hotelowego, a Gierałtowski rozpoczął za nią pościg. No, pozostawał jednak jeden problem. Rodowicz wybiegła nago na korytarz. Wyobrażasz sobie, jak dzisiaj szalałyby tabloidy, gdyby nastąpiło coś takiego? Tym bardziej, że byli świadkowie tego wydarzenia i tej całej pogoni. To prawda, ale zemsta Janeczka była bardziej wyrafinowana. Gdy na festiwalu Maryla Rodowicz zaprezentowała słynną Małgośkę, musiała z konieczności wystąpić z dwoma czeskimi muzykami, którzy, mam wrażenie, chcieli zaszkodzić jej. Jodłowali, uderzali instrumentami o scenę. No, moim zdaniem wyglądało to komicznie. Nie zmienia to faktu, że Rodowicz i tak zdobyła główną nagrodę. Ale Janeczek okazał się mężczyzną bez klasy. Zabrał jej wszystkie prezenty, które od niego dostała, łącznie z żółtym Fiatem 850 Sport, a była do niego bardzo przywiązana. Czyli jak mawiał pewien klasyk, prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, nie jak zaczyna, ale jak kończy. Coś w tym jest.
Podobno dziś utrzymują ze sobą kontakt, ale ja zupełnie tego nie rozumiem. Do dzisiaj w czeskim świecie muzycznym panuje przekonanie, że Maryla była pierwszą żoną Janeczka. Nie było to prawdą, ale dla Franciszka bliska zażyłość z późniejszą Madonną RWPG stanowi powód do dumy. Oboje z Rodowicz mają jednak wspólną cechę. Utrzymali się na szczycie pomimo zawirowań dziejowych. Uważam, że warto zauważyć, że Janeczek zawsze znakomicie prosperował, a muzycy, których brał pod swoje skrzydła, sprzedali ponad 10 milionów płyt. On sam posiada prawa autorskie do wielu przebojów. Zresztą pełnił również funkcję menedżera Karela Gotta. No, warto zauważyć, że wciąż jest znanym czeskim celebrytą. No, Marylka też nie daje o sobie zapomnieć. I pomimo, że spotyka się ze złośliwym hejtem, to trudno wyobrazić sobie polską scenę muzyczną bez niej. I ja jakoś nie przyjmuję do wiadomości, że kiedyś mogłaby przejść na emeryturę. Więcej o Maryli Rodowicz i jej mężczyznach znajdziecie w mojej książce Słynne pary PRL. A ja polecam książkę Kasi Grzeszne Święta. A jeśli się Wam podobało, lajkujcie i subskrybujcie. Każdy nowy odcinek vloga w sobotę, samo południe. Hej! Hej, hej!